To najcenniejszy lek, który zawsze jest potrzebny, bo czekają na niego pacjenci. W tym przypadku mali pacjenci. Zbiórka Jutro w Bydgoszczy. Jarosław Lewandowski, zapraszam na główne wydanie Zbliżań. Musimy stale pamiętać, że ta krew jest niezbędna dla leczenia i dlatego, żeby dziecko miało szansę na wyleczenie. Leczenia onkologicznego praktycznie nie da się przeprowadzić, które jest bardzo intensywne, bez preparatów krwi. Byliśmy co tydzień na zastrzykach i pobraniu morfologii, a teraz to jest tak rzadko, bo to jest wszystko po prostu zależy od sytuacji organizmu. O tej pomocy za chwilę w Zbliżeniach, a co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie? Na pewno będzie prawdziwa bomba. Akcja saperów, ewakuacja mieszkańców i wstrzymany ruch. To się wydaje tak nierealne, że jeszcze się nie zdążyłam przestraszyć. Nie wybuch na placu budowy w Toruniu. Jest to najprawdopodobniej bomba z okresu II wojny światowej, bomba lotnicza. Kontrola miasta, dochodzenie policji i niepokój rodziców. Jestem trochę w szoku, dlatego że ja złożyłam też tutaj podanie. Jak dwulatek znalazł się poza terenem żłobka? Policjanci prowadzą czynności w tej sprawie. Szukają pracy w Polsce i trafiają na oszustów. Mówię, jutro zapłacę, no, a potem znik i wszystko. Coraz więcej skarg ukraińskich pracowników na nieuczciwych pośredników. Inspektor idzie na kontrolę i bada sytuację. Na początek informacja o niebezpiecznym odkryciu na budowie w Toruniu. Wczoraj wieczorem wykopano na osiedlu Jar 250-kilogramową bombę lotniczą, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Dzisiaj konieczna była ewakuacja mieszkańców z 12 bloków. Działania zakończyły się około południa, kiedy to saperzy rozpoczęli transport ładunku na pobliski poligon. Przez kilka godzin ulica Wacenrodego była zamknięta. Za mieszkańcami osiedla przy ulicy Wacenrodego w Toruniu bardzo niespokojne godziny. Wczoraj późnym popołudniem toruńscy policjanci zostali powiadomieni przez pracowników budowy o wykopaniu niewybuchu podczas prowadzonych prac budowlanych. Niewybuch to bomba lotnicza o wadze około 250 kg, pochodząca najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Służby natychmiast zabezpieczyły teren. Przez całą noc znaleziska pilnowała policja i straż miejska. Rano na miejsce przyjechali saperzy. To się wydaje tak nierealne, że jeszcze się nie zdążyłam przestraszyć. Strach pozostaje, no ale wierzymy, że saperzy unieszkodliwią to. Saperzy przez kilka godzin przygotowywali niewybuch do wywiezienia w bezpieczne miejsce. W tym czasie ewakuowano około 260 osób z 12 bloków. W tym byli mieszkańcy, były też dzieci, które przebywały tutaj w lokalnym żłobku i w przedszkolu. Byli też robotnicy, którzy wykańczają na tym osiedlu mieszkania i pracownicy firm w lokalach usługowych, które znajdują się po prostu na dole. Sytuacja została opanowana około godziny 12. Saperzy z Inowrocławia przetransportowali niewybuch na okoliczny poligon. Tam też został zdetonowany. Zdaniem rzecznik prezydenta miasta Torunia, teren należący do dewelopera jeszcze przed rozpoczęciem budowy został rozminowany. Saperzy, zanim podjęli ładunek, o którym rozmawialiśmy, sprawdził teren budowy. Tutaj już teren tej budowy nie jest niebezpieczny. Nie ma żadnych dodatkowych pocisków czy bomb. Natomiast no co, jest cały czas plac budowy i pewnie kolejne budowy będą się tutaj odbywały. Miejmy nadzieję, że no nie będzie tego typu znalezisk. Ewakuowane osoby podczas akcji znalazły schronienie między innymi w podstawionych autobusach. Po kilku godzinach wszyscy mogli powrócić do swoich mieszkań. W zabezpieczeniu akcji brało udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy służb mundurowych oraz medycznych. Toruń, Natalia Kurowska. Prokuratura i policja sprawdzają okoliczności oddalenia się 2-letniego chłopca ze żłobka we Włocławku. Urzędnicy zlecili kontrolę we wszystkich miejskich placówkach. Niepokoją swoje dzieci nie kryją rodzice, którzy zastanawiają się, jak to się stało, że 2-latek znalazł się poza terenem placówki. Katarzyna Ormanowska. W żłobku we Włocławku kolejny dzień pracy i konsternacja wśród rodziców po tym, jak z placówki na początku tygodnia oddalił się 2-latek. Wielu z nich zadaje sobie pytanie, jak do tego doszło. Moim zdaniem to jest niemożliwe, żeby dziecko samo opuściło, bo są zamykane. No widzieliście państwo, tak? Więc no raczej nie jest możliwe, żeby dziecko samo wyszło. Nie wiem, no może źle panie się odliczyły, jak wracały z placu zabaw. Mój syn tu już chodzi, będzie też zaraz drugi rok, tak naprawdę. No, nie narzekam, tak? Takie sytuacje wcześniej się nie zdarzały? Nie.
Nic mi na ten temat nie wiadomo. Część rodziców, zwłaszcza tych, których pociechy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze żłobkiem, zastanawia się, czy w placówce jest bezpiecznie. Jestem trochę w szoku, dlatego że ja złożyłam też tutaj podanie. No i w zasadzie teraz nie wiem. No nie jest to na plus dla tego żłobka, dlatego że no, widać, że dzieci są trochę niedopilnowane. Dyrekcja placówki nie chce komentować sytuacji, do której doszło w poniedziałek. Dwulatek miał oddalić się od grupy, która znajdowała się na tarasie, podejść do bramki, otworzyć ją i wyjść poza teren placówki. Chłopcem zainteresowali się przechodnie i to oni zaczęli szukać jego opiekunów. Po kilku chwilach pojawiły się pracownice żłobka. Cała sytuacja miała trwać kilka minut, ale jej wyjaśnienie zajmuje urzędnikom kolejny dzień. Kontrolę w żłobku zlecił Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta we Włocławku. To postępowanie kontrolne dadzą nam odpowiedź, co rzeczywiście wydarzyło się i mam nadzieję, będziemy również mieli odpowiedź na pytanie, co takiego zadziało się, że doszło do sytuacji oddalenia się dziecka od grupy i co ewentualnie możemy zrobić w przyszłości, żeby takich sytuacji uniknąć. Dyrektor zaznaczył, że to pierwsza taka sytuacja, a miejskie placówki są dobrze oceniane przez organy je nadzorujące. Urzędnicy rozmawiali już z mamą chłopca. Świadków i pracowników przesłucha również policja, która wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Na polecenie Prokuratury Krajowej sprawą ma się zająć Prokuratura Rejonowa we Włocławku. Policjanci prowadzą czynności w tej sprawie. Czynności prowadzone są pod kątem sprawdzenia, czy doszło do narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia przez dwuletniego chłopca, przez opiekunów placówki. Ratusz zlecił też kontrolę wszystkich pozostałych placówek, tak by sprawdzić, jak dba się o bezpieczeństwo najmłodszych, by więcej do oddalenia się dziecka ze żłobka czy przedszkola nie doszło. Włocławek, Katarzyna Ormanowska. Przyjeżdżają do Polski, bo tu mogą zarobić kilkakrotnie więcej niż na Ukrainie. Coraz częściej zdarza się, że pracownicy ze wschodu trafiają na nieuczciwych pośredników pracy, najczęściej także Ukraińców. W Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy rośnie liczba skarg zgłaszanych przez cudzoziemców. Najczęściej dotyczą niewypłaconych wynagrodzeń. U nas nie ma pracy, się wojna tam. Witalij Bondarenko przyjechał do Polski z Donbasu. Na Ukrainie zarabiał miesięcznie $100. Tutaj miał szansę na sześciokrotnie wyższe wypłaty. Pracę w Bydgoszczy załatwił mu pośrednik, także Ukrainiec, ale od tygodni nie miał z nim kontaktu. Za pół miesiąca zapłacił i wszystko. I nie odbierał to telefonu i mówię, jutro zapłacę, no, a potem znik i wszystko. Witalij obawiał się, że pieniędzy za drugi miesiąc już nie zobaczy, podobnie jak jego kolega, który wrócił na Ukrainę z częścią wypłaty. Dlatego sprawę zgłosił do Państwowej Inspekcji Pracy. Jest to postępowanie takie same jak w przypadku obywatela polskiego, czyli taka osoba może złożyć do nas skargę, inspektor idzie na kontrolę i bada sytuację. A zdarza się, że pośrednicy pracy znikają, pieniędzy pracownikom już nie przekazują lub rozpoczynają działalność od nowa pod innym adresem i inną nazwą firmy. Jeśli pośrednik utrudnia inspektorowi kontrolę, sprawa kierowana jest do organów ścigania. Widać takie działanie, że skierowanie spraw do prokuratury o utrudnianie naszej działalności czasami powoduje to, że jednak ten podmiot nagle przyjeżdża do nas i przedstawia nam dokumenty do kontroli. W Polsce jest coraz więcej agencji pracy tymczasowej prowadzonych przez Ukraińców. Problemów z ich działalnością też przybywa, zwłaszcza z płatnościami. W 2017 roku do Państwowej Inspekcji Pracy w Kujawsko-Pomorskim obcokrajowcy zgłosili 78 skarg. Do końca sierpnia tego roku już 128. 55 z już zakończonych postępowań dotyczyło świadczeń pieniężnych. Informacje o nieuczciwym pośredniku przekazaliśmy też do firmy BAS w Bydgoszczy, która zatrudniała Witalija Bondarenko. Zakład współpracujący z agencją wypłaca jej pieniądze, a ta zobowiązana jest przekazać wynagrodzenie pracownikowi. Firma BAS w tej sytuacji postanowiła jednak nadzorować przekazanie pieniędzy u siebie, a współpracę z pośrednikiem zakończyć. Będzie również z naszej strony ochrona, aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwy przebieg takiego przekazania z naszej strony gotówki, tak aby pracownik ukraiński mógł otrzymać od swojego pracodawcy tymczasowego, od pośrednika
pieniądze. Zadbamy o to, również zapewnimy dokumenty odpowiednie. Zakład zatrudnia około 90 obcokrajowców z Ukrainy. Zapewnia im darmowe obiady. Chce też wprowadzić premię w postaci bonów, które taki pracownik otrzyma do ręki. Te bony będą w wartości premii, nagrody, jaką byśmy chcieli dać danemu Ukraińcowi za jego bardzo dobrą, sprawną, efektywną pracę. Na rynku brakuje rąk do pracy, stąd obywatele Ukrainy coraz chętniej przyjeżdżają do Polski. Szacuje się, że na Kujawach i Pomorzu mieszka ich już ponad 50 tysięcy. Witalij Bondarenko nie wyklucza, że będzie chciał tu wrócić. Tak, chciałby. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie. Gruzią złączy siły dla Michała. Przygoda z kulturą i sztuką, czyli Toruńska Noc Muzeów. Ireneusz Stachowiak, kandydat na prezydenta Inowrocławia, złożył w prokuraturze wniosek o zabezpieczenie majątku osób, które są podejrzane w sprawie tzw. afery fakturowej. Podczas konferencji kandydat Komitetu Wyborczego PiS skrytykował fakt, że miasto korzysta z usług gdańskiej kancelarii i pyta o koszty. Rzecznik prasowy ratusza zapewnia, że władze miasta odpowiedzą na złożone przez kandydata pismo, a samej konferencji politycznej prezydent Ryszard Brejza nie będzie komentować. Ireneusz Stachowiak skierował do prokuratury rejonowej w Inowrocławiu wniosek o zabezpieczenie mienia podejrzanych w aferze fakturowej. Kandydat na prezydenta z ramienia Zjednoczonej Prawicy twierdzi, że ma sygnały o pozbywaniu się majątku przez osoby podejrzane w tej sprawie, a to zdaniem Ireneusza Stachowiaka może utrudniać miastu odzyskanie pieniędzy. Prezydent ma prawo wystąpić do tych wszystkich podejrzanych, aby dobrowolnie oddali te środki, które ukradli z naszego urzędu mieszkańcom Inowrocławia. Bo tak powinien działać dobry gospodarz, dobry prezydent, który naprawdę chce wyjaśnić sprawę i chce dopiąć ją do końca. Jak informuje rzecznik prasowy ratusza, prezydent Ryszard Brejza nie będzie komentował wyborczej konferencji prasowej kontrkandydata. Ratusz odsyła media do pisma przesłanego redakcji w połowie lipca. Czytamy w nim. Prezydent złożył deklarację wyegzekwowania wszystkich należnych środków miasta Inowrocławia. Do tego potrzebne są wyroki sądowe wobec sprawców kradzieży. Od wielu miesięcy, co kilka tygodni, jesteśmy informowani o postawieniu zarzutów dwóm, trzem kolejnym osobom, ale sprawa nie trafiła jeszcze do sądu. Ireneusz Stachowiak wystąpił również do prezydenta miasta o udzielenie informacji, ile zapłacono kancelarii z Gdańska za obsługę prawną w związku z aferą fakturową. Kandydat Zjednoczonej Prawicy zwraca uwagę, że umowa kancelarii z miastem opiewa na ponad 9 tysięcy złotych, a każdy wyjazd prawnika z Gdańska do Bydgoszczy w tej sprawie to dodatkowo 800 zł netto. Ratusz zapewnia, że na pismo zostanie przygotowana odpowiedź. W sprawie fikcyjnych faktur w inowrocławskim ratuszu prokuratura postawiła zarzuty już 7 osobom, a śledztwo jest nadal rozwojowe. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w przyszłym tygodniu zarzuty mają usłyszeć kolejne osoby. Inowrocław, Katarzyna Ormanowska. Po długim wyczekiwaniu na Toruńskim Uniwersytecie rozpoczęły się zapisy na kierunek weterynaria. Ci, którzy chcieliby jeszcze w tym roku rozpocząć naukę, mają czas na rejestrację do 20 września. Zajęcia będą prowadzone przez trzy główne uczelnie w regionie. A żeby ułatwić studentom przemieszczanie się między miastami, będą dla nich przygotowane specjalne autobusy. Dokumenty należy składać w jednym wyznaczonym do tego miejscu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Decyzję o otwarciu kierunku podjął wczoraj minister nauki i szkolnictwa wyższego. Docelowo zajęcia będą odbywały się w nowym budynku, którego budowę już możemy rozpocząć. Do tego czasu zapewniamy pełne zaplecze i w Bydgoszczy, i w Toruniu. W Toruniu te zajęcia będą odbywały się w specjalnie wydzielonym skrzydle budynku Wydziału Chemii, w salach Wydziału Biologii, a także w zwierzętarni, która istnieje przy Katedrze Psychologii. Otrzymaliśmy, za co bardzo dziękujemy, od miasta Torunia w darowiznie działkę i już trwają przygotowania do przetargu na opracowanie stosownego projektu, by dwie kliniki, klinika zwierząt małych i klinika zwierząt dużych, za 2 lata były już otwarte i gotowe do przyjmowania studentów. Chcemy również pokazać, uniwersytet pokaże, jeden, drugi, trzeci, że można współpracować ponad podziałami i że dla dobra regionu, bo to będzie wydział, już jest wydział, który ma kształcić weterynarzy dla naszego regionu, oczywiście nie tylko.
Nowa pracownia endoskopowa, warta ponad 1 000 000 zł, to kolejna inwestycja z myślą o najmłodszych pacjentach regionu. Wyposażona w nowoczesne aparaty do badania przewodu pokarmowego, sprzęt do wykrywania obecności groźnych dla dzieci bakterii i rozpoznawania nietolerancji laktozy. Dzięki temu regionalny szpital w Grudziądzu będzie mógł badać kilkanaścioro dzieci dziennie pod kątem chorób układu pokarmowego. To są pacjenci? Nie wiem, mocha to mierzy. Także to jest na tej zasadzie. W nowo otwartej pracowni mamy sprzęt, który umożliwia nam obrazowanie przewodu pokarmowego u dzieci od okresu wczesnego niemowlęcego do 18 roku życia. Jest to wieża endoskopowa, do której mamy możliwość podłączenia gastroskopów. Na wyposażeniu mamy 3 gastroskopy, 2 kolonoskopy dla małych dzieci i dla młodzieży, tak ze względu na średnicę to jest podzielone. Oprócz endoskopii, gdzie mamy możliwość obrazowania przewodu pokarmowego, mamy też możliwy sprzęt do nieinwazyjnych testów, dzięki któremu możemy zrobić nieinwazyjny test w kierunku zakażenia Helicobacter pylori, wykonać u dzieci już od 2 roku życia. Nie trzeba jeździć do większych placówek, tylko po prostu w regionie można dojechać, niedaleko domu. Dzieci na pewno nie przeżywają tak podróży do szpitala. Ja się bardzo cieszę, że taka pracownia w szpitalu w Grudziądzu to została otwarta, bo personel jest wykształcony. Kształcony jest w katedrze klinice pediatrii, alergologii, gastroenterologii, kolegium medicum. W związku z tym, jeśli jest tylko sprzęt, to mogą panie pracować. Powstała ta pracownia z wielu projektów. No oczywiście my też mamy własne przychody jako szpital. I to, co jest najważniejsze, to ona w całości jest zakontraktowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W Grudziądzu nowa pracownia, w Bydgoszczy akcja z myślą o małych pacjentach. Dla Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy krew to wyjątkowo drogocenny lek. Rocznie na oddziale zużywa się kilkaset litrów tego życiodajnego płynu. To właśnie z myślą o ciężko chorych dzieciach. Jutro zorganizowana zostanie zbiórka krwi. Ambulans stanie na parkingu przed hotelem City. Dla uczestników organizatorzy przygotowali moc atrakcji. Więcej o nich Agata Chyłka. Krew jest bardzo potrzebna, ale tego cennego płynu nie można wyprodukować, trzeba go oddać, a taka najbliższa okazja ku temu będzie w sobotę przed hotelem City. Krew będzie zbierana z myślą o małych pacjentach Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii, a ze mną jest profesor Mariusz Wysocki, który na co dzień spotyka się z małymi pacjentami właśnie z tej kliniki. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, jak duże jest zapotrzebowanie na krew? Mniej więcej około 2000 opakowań na rok, co czyni, że to byłoby potrzeba 5 każdego dnia, sporo. Jakie grupy krwi są najbardziej potrzebne? Te, które są najbardziej potrzebne, to tak jak w ogólnej populacji, czyli grupa 0+, A+, no czasami również te niezwykle rzadkie, czyli na przykład AB-. No wówczas jest to jazda. Mamy już okres wakacji ze sobą. Wielu dawców wyjeżdżało właśnie na urlopy. Tej krwi nie oddawało. Jak ten okres wam udało się przetrwać? Możemy powiedzieć, że dzięki temu, że była ta krew oddawana przed sezonem urlopowym, jak również, że dzieci są wspomagane przez rodziców, rodziny, przyjaciół, nie mieliśmy jakichś zaburzeń, ale musimy stale pamiętać, że ta krew jest niezbędna dla leczenia i dlatego, żeby dziecko miało szansę na wyleczenie. Kim są pacjenci państwa kliniki? Pacjenci onkologiczni, praktycznie od zera, od urodzenia do 18 roku życia, ze wszystkimi schorzeniami nowotworowymi, jakie sobie można wyobrazić. Pochodzą z całego województwa, a nawet spoza. Byliśmy co tydzień na zastrzykach i pobraniu morfologii. A teraz to jest tak, że to jest wszystko po prostu zależy od sytuacji organizmu, jak zniszczy się ci płytki. Nie? Mówię, nieraz jest tak, że dostanie tylko immunoglobulinę, później dostanie płytki i to tak, takie wahania są, że nieraz mu jest przetaczana i krew. Mało płytek ma 7 tysięcy. Na przykład teraz trafiliśmy z miast kontrol na badanie szpiku. Nieraz jest przetaczana krew, wszystko zależy po prostu od dnia i ilości płytek.
My oczywiście zachęcamy do tego, żeby oddać krew z myślą właśnie o małych pacjentach. Przed hotelem City dostaniemy karteczkę i można tę karteczkę sobie wypełnić, wskazać dziecko, które ma otrzymać oddaną krew, ale można też oddać krew, nie wypisując danych. Wtedy trafi ona do Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Bydgoskiego Jurasza. O zbiórce krwi dla chorych dzieci więcej w rozmowie dnia. Gościem Grażyny Rakowicz będzie profesor Mariusz Wysocki. Początek programu o godzinie 19. Beztroska zabawa i błędna decyzja, ze skutkami której trzeba się mierzyć do końca życia. Michał Szablewski z Grudziądza jest sparaliżowany po skoku do wody. W tej chwili trwa koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację 26-latka. Akcję zorganizowali rodzina, znajomi, ale też poruszeni sprawą mieszkańcy Grudziądza. Jeszcze przed wyjazdem przebywali na plaży. Niedziela była również takim dniem bardzo upalnym. No i jeszcze postanowili przed samym wyjazdem już do domu schłodzić się, wejść do wody. No i Michał jako pierwszy udał się w kierunku wody, wszedł na pomost i z tego pomostu skoczył. I to był tragiczny skok dla niego. To jest dla niego chyba najważniejsze, żeby wiedział, że nie został z tym wszystkim sam, że ma mnie, że ma rodzinę, że ma przyjaciół. W sumie wszystkiego on mnie nauczył i to za co bardzo mu dziękuję. I czekam na niego, żeby pokazał mi jeszcze więcej i żeby dokończył te drinki i żeby pokazał, że potrafi po sobie sprzątać. Zastępcy nie ma, no bo czekamy, tak, kiedy Michał wyzdrowieje, także jeszcze jest dużo tematów do wykończenia. Długa, monotonna, wręcz bardzo długa rehabilitacja czeka go, na co są potrzebne potężne pieniądze. Jeżeli będzie siedział na wózku, to trzeba przeróbki przerobić, łazienkę i tak dalej, drzwi powiększyć. To wiadomo, sprawa dla niepełnosprawnego. Mieszkanie jest normalne. W życiu się nie spodziewałam, że coś takiego mnie spotka. Będzie bardzo dużo takich atrakcji, będzie konkursów mnóstwo, będą koncerty. Poprowadzi to Olga Bończyk. Zbiórka pieniędzy oczywiście przeznaczona jest w całości dla Michała na jego leczenie, na rehabilitację. Mamy nadzieję, że zabierzemy tak sporą kwotę. No właśnie o to chodzi. I zmieniamy temat. To będzie szczególny wieczór dla miłośników sztuki. Po raz trzeci odbędzie się Toruńska Noc Muzealna. Do późnych godzin wieczornych dla odwiedzających dostępny będzie Ratusz Staromiejski, Dom SKN-ów. O szczegółach Aleksandra Ciekot. W ramach Toruńskiej Nocy Muzealnej można odwiedzić między innymi dom Eskenów przy ulicy Łaziennej, czyli Muzeum Historii Torunia, a tutaj wyjątkowy wernisaż wystawy. Jakie to pytanie do dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu, no i kustosz tej wystawy, Aleksandra Mierzejewska, co zobaczymy tutaj w Muzeum Historii Torunia? Zapraszamy dzisiaj Państwa na wystawę pod tytułem Helena Jotton-Steinbornowie, Dobro Rzeczpospolitej najwyższym prawem. Być może tytuł wydaje się dość patetyczny, ale tak naprawdę tak nie jest. Oboje Steinbornowie rzeczywiście kierowali się takim mottem w swoim życiu. Byli postaciami niezwykłymi, absolutnie. On Niemiec z pochodzenia, Polak z wyboru. Ożeniony z Polką, o bardzo głębokich przekonaniach patriotycznych, która myślę, że nie tylko przekonała męża do tego, czym jest polskość, że warto być Polakiem. Poznali się w Toruniu. To jest też historia dosyć romantyczna. Przy ulicy na rogu ulicy Łaziennej Szerokiej mieści się słynna apteka radziecka i właścicielem tej apteki był wuj Heleny, wówczas Kawczyńskiej. Tam się poznali i tam odtąd zakochał się w Helenie. To też jest oczywiście tutaj w jakiś sposób na wystawie zaznaczone. Pobrali się już w rok później, doczekali się trójki dzieci, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że oboje byli postaciami absolutnie niezwykłymi. No i właśnie ta wystawa pozwoli na to, żeby historię tego małżeństwa, tej wyjątkowej pary mieszkańców Torunia poznać. No ale noc muzealna to zawsze rzeczywiście chyba są tłumy pukające do różnych oddziałów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Co poza tą wystawą dzisiaj jeszcze będzie wieczorem można zobaczyć w Toruniu?
Toruniu. Będzie udostępniony ratusz, będzie udostępniona wieża ratuszowa, no a przede wszystkim Muzeum Historii Torunia. Tutaj nasi pracownicy, koleżanki i koledzy poprowadzą bardzo różnorodne prelekcje, pokazy, prezentacje wystaw. Naprawdę bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Noc potrwa do godziny 22. Bardzo dziękuję, czyli do 22 można swobodnie zwiedzać Muzeum Okręgowe w Toruniu, ratusz i Muzeum Historii Torunia, a sama wystawa ta tutaj w Domu Skanów będzie dostępna co najmniej do 18 listopada. Tyle, Aleksandra Ciego, dziękujemy bardzo. Przed nami pierwszy weekend po powrocie do szkoły. Na jaką pogodę mogą liczyć uczniowie i nie tylko? O tym Alicja Kwaśniewska. Witam serdecznie. Przed nami kolejny bardzo pogodny weekend. Jedynie jutro mieszkańcy wschodniej części naszego regionu mogą spodziewać się przelotnych opadów deszczu, które jednak z godziny na godzinę stopniowo będą zanikać. Niedziela w całym regionie pogodna. Na termometrach od 21 do 23 stopni. Ale uwaga, poranki będą mgliste. Po ustąpieniu tych mgieł na niebie ponownie będzie dominować błękit i dużo słońca. Właśnie w tych promieniach słońca w pomarańczowych latarenkach dojrzewają teraz owoce miechunki. Bogactwo składników, minerałów, a także bardzo oryginalny, egzotyczny smak. Polecam i zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody już za chwilę. Do zobaczenia. Tyle Alicja Kwaśniewska. Dziękujemy bardzo. Teraz to wszystkie informacje. Spotkamy się ponownie o 21:00. Do zobaczenia.